Podczas libacji alkoholowej w jednym z mieszkań na osiedlu Północ doszło do awantury. Zirytowany czymś gospodarz zaatakował współbiesiadnika tłuczkiem do mięsa. W sobotę około godziny 21 dyżurny otrzymał zgłoszenie, że w Suwałkach w jednym z mieszkań na osiedli Północ doszło do pobicia 44-latka. Policjanci natychmiast zostali wysłani pod ten adres. Podjeżdżając pod blok zauważyli leżącego mężczyznę, który miał wyraźne obrażenia głowy, a stał przy nim zawiadamiający. Policjanci wezwali natychmiast karetkę pogotowia, mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Z kolei mundurowi na miejscu ustalili, że trzech mężczyzn spożywało alkohol. Około godziny 21 doszło między nimi do awantury, podczas której jeden z mężczyzn, gospodarz, uderzył w głowę tłuczkiem do mięsa 44-latka. Jeszcze tego samego dnia policja zatrzymała 59-letniego suwalczanina. Usłyszał zarzut bezpośredniego narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w zbiegu z artykułem 157 paragraf 2. Czyn ten zagrożony jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna przyznał się do winy i wygląda na to, że będzie miał sporo czasu na przemyślenia i refleksje. Nie tylko on wykazał się brakiem zdrowego rozsądku, graniczącym wręcz z głupotą. Bo jak inaczej wyjaśnić wyczyn 47-letniego kierowcy Audi, który zatrzymany został we wtorek do rutynowej kontroli. Policjanci przecierali oczy ze zdumienia. Badanie alkomatem wykazało wręcz rekordową zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, bo aż 4 promile. Takie dawki zdarzały się, ale powiem szczerze, że w ostatnich 3 latach chyba nie było kierującego aż z tak wysokim, chyba że nie pamiętam o czymś. O dziwo, w rozmowie z policjantem ustaliłam, że mężczyzna wyszedł o własnych siłach, owszem wyczuwalna była od niego silna woń alkoholu, natomiast poruszał się w miarę sprawnie i rozmawiał też w miarę rzeczowo. Szkoda, że zabrakło rzeczowego myślenia. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Również i on nie uniknie odpowiedzialności karnej. Do naśladowania i bicia rekordu nie zachęcamy.